Dzień dobry Państwu, Łukasz Kościeniak, witam bardzo serdecznie w porannej rozmowie Radia Rekord i Telewizji. Damię ze mną w studiu, jest pan Łukasz Podewski, przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. Panie przewodniczący, informował pan w ostatnich dniach na swoim profilu na Facebooku o tym, że może być problem z przedszkolami w Radomiu, a w zasadzie z miejscami do nich. Jak wygląda ta hmm. sytuacja i czy jest obawa o to, że dzieci 1 września będą miały problem z pójściem do przedszkola? Panie redaktorze, Właściwie przekazywałem odpowiedź, którą otrzymałem na interpelację od pani prezydent Kalinowskiej. Sam byłem zdziwiony, kiedy otrzymałem pierwsze sygnały od rodziców, że oto aplikowali do jednej placówki i do dziś nie, nie mają wiedzy, nie wiedzą, w której placówce ich dziecko będzie uczęszczało. Dwa tygodnie do rozpoczęcia roku, sytuacja trochę niepokojąca, bo poprosiłem panią prezydent o wskazanie. O sporządzenie wykazu. Przedszkole numer, je, numer jeden, ilość oddziałów, taka liczba, taka liczba dzieci, przedszkole numer dwa i tak dalej, i tak dalej. I ku mojemu zdziwieniu, pani prezydent odpisała, że taki wykaz może sporządzić dopiero we wrześniu, bo będzie teraz tworzona tak naprawdę, tworzona siatka tych oddziałów w poszczególnych placówkach. To rzeczywiście dziwne. Mam nadzieję, że ten problem dotyka bardzo niewielkiej liczby rodziców, niewielkiej liczby osób. Ale to niepokojące, bo to pokazuje, że naprawdę w radomskiej oświacie nie dzieje się dobrze. My od wielu miesięcy mówimy o tym, bo chociażby ja przypomnę sytuację z likwidacją przedszkola na Zbrowskiego. Pani prezydent dopuściła do likwidacji niemalże placówki, tam miał rozpocząć remont, dzieciaki miały wrócić, tego remontu nie ma. Dziś y, powstaje placówka przy, przy ulicy Kujawskiej. Też tak naprawdę dziś nie wiemy ile tam y, dzieci będzie, które przedszkole będzie prowadziło, bo ja słyszę, że to będzie przedszkole z ulicy Werner'a, pomimo że mamy przedszkola na Borkach, to y, placówką przy ulicy Kujawskiej będzie zarządzało przedszkole z Werner'a. Straszny, miśmash, y, straszny chaos. Mam nadzieję, że ta sytuacja zostanie uporządkowana. Z tego miejsca też chciałem podziękować y, dyrektorom y, przedszkoli, bo dochodziły do mnie sygnały wiosną. Jak mocne były, można powiedzieć, wręcz naciski, żeby niektóre placówki ograniczały nabór, bo nie chcę mówić, że, że, trochę, ktoś, trochę ktoś, ktoś, że ktoś lobował za, za innymi placówkami, ale do niektórych placówek niektórych dzwoniono z, z wydziału edukacji, tak, żeby ten, to się oczywiście nazywało bardzo ładnie, dostosować dostosować ilość oddziałów do potrzeb. I dyrektorzy stali przed takim dylematem. Mieli chętne osoby, które chcą uczestniczyć do placówek, mieli miejsca, no ale niestety Wydział Edukacji ograniczył tą liczbę z pięciu na przykład do trzech czy do czterech oddziałów i muszą te, te, te dzieciaki trafić gdzie indziej, nie tam, gdzie by rodzice chcieli. Sytuacja dla mnie, dla mnie dziwna, ale tak się, dzieje, tak się dzieje nie od dziś. To, to jest sytuacja od, od kilku lat. Mam nadzieję, że pani prezydent Kalinowska. Tutaj no, posypie głowę popiołem, i, i to będzie ostatni raz, kiedy dopuściła do takiego takiego chaosu i niepotrzebnych nerwów. Mhm. Prezydent Radosław Witkowski zapowiada budowę nowego soru u przy Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Mówi, że ma w budżecie zabezpieczone 8 milionów złotych. Pan te skoro słowa prezydent... dementuje. Znaczy skoro prezydent zapowiada, to, to na pewno tak będzie. Prezydent już zapowiedział, nie wiem czy pan pamięta. Radomskie Centrum Kultury, nieopodal tutaj państwa studia, buduje się rzeczywiście piękny ośrodek. Później, później zapowiadał, że będzie amfiteatr, powstanie też rzeczywiście remont y, amfiteatru, trwa w pełni. Za chwilę amfiteatr będzie oddany. Później zapowiadał y, strefę wygodnego ruchu. Trasa NS, trzeci etap powstaje, także się kurzy. Mieszkańcy ulicy Szklanej są przeszczęśliwi, że trzeci etap się buduje. Oczywiście żartuje, tak? Pan, pan redaktor się uśmiecha, bo pan C wie, tak, tak. że to jeszcze, wszystko słowa prezydenta. że to pani, wszystko pani, słowa pani, prezydenta. Pani a nie... Jeszcze rok kadencji, tak, żeby być może uda się zrealizować. Być może te, się uda. Ja, ja chciałbym, żeby Lub chociaż. Ja chciałbym, żeby chociaż w ciągu tego roku rozpoczął warszawską, ale. Całkiem poważnie, jeżeli chodzi o SOR. Prezydent rzeczywiście napisał, a jak prezydent napisał, to, to niektórzy już traktują to jako prawdę objawioną. Prezydent napisał, że mamy w budżecie 8 milionów złotych. Otóż, drodzy Państwo, nie mamy 8 milionów złotych, mamy zapisane tylko w planowanych przyszłych wydatkach 8 milionów złotych w wieloletniej prognozie finansowej. Nie mamy 8 milionów złotych w Radomskim budżecie, w budżecie gminy miasta Radomia na ten rok, ani na przyszłe lata. To są zapisane środki, planowa planowane wydatki. Nie wiadomo, czy dojdą do skutku. Prezydent wystąpił do wojewody o wsparcie. Ja oczywiście, znaczy nie wiem, czy oczywiście, ja, ja wystąpiłem do, do wojewody również z zapytaniem, w, jakim, w, jak, w ramach jakiego naboru prezydent, w, jak, w ramach jakiego programu prezydent wystąpił o wsparcie budowy soru w wysokości 40 milionów złotych. Otrzymałem odpowiedź, takiego naboru nie ma. Prezydent, prezydent wystąpił o środki z, z rezerwy ogólnej. Raz w ostatnich latach, w ostatnich chyba sześciu latach czy, czy ośmiu, dostaliśmy takie środki na budowę Wojska Polskiego. No, niestety też okazuje się, że złożony wniosek jest niekompletny. Służby wojewody wezwały prezydenta do uzupełnienia wniosku. Myślę, że rozpoczyna się ten serial, który już dobrze znamy. Tak? Prezydent występuje o środki. Później ten straszny wojewoda z nie daje tych środków albo żąda uzupełnień, przerzucanie się odpowiedzialnością. Mam nadzieję. Czyli podsumowując, że... obecnie tych pieniędzy nie ma zagwarantowanych. Nie ma, nie ma zagwarantowanych yy, pieniędzy. Ja mam nadzieję, ja oczywiście trzymam kciuki, żeby takie środki do radom trafiły. Ale to, to też nie zależy niestety od y, pana wojewody. Mam nadzieję, że prezydent zanim rozpocznie polityczną y, awanturę, tak jak wielokrotnie robił, chociaż był państwa w studiu, y, sprawdzi, kto tak naprawdę decyduje o tych środkach i czy Radom ma szansę takie środki otrzymać w ramach y, jakiegokolwiek programu. Mm -hmm. co zapowiedział podwyżki 20%, 20 za y, ogrzewanie i ciepłą wodę. Y, pana zdaniem to są adekwatne podwyżki do obecnej sytuacji? Y, do pana redaktora często przychodzą y, politycy. I na przykład, jeżeli chodzi o cenę paliw, mówią, że drogie paliwo to wina Obajtka i, Mo i Morawieckiego. To, to ja pozwolę sobie odnieść się do e, no źródła tak, tak Również ale ta, prezydent mówi, że to jest wina prawa i sprawiedliwości. Znaczy, jeżeli, rządu. Jeżeli tak, znaczy, to ja powiem tak, drogie ciepło, bo już niebezpieczne ciepło. Radpec wydał kilkadziesiąt tysięcy złotych czy kilkaset tysięcy złotych na taką akcję promocyjną Bezpieczne ciepło. To dziś ją zamienia na drogie ciepło. I Jeżeli e, paliwo to wina Obajtka i Morawieckiego, to Drogie ciepło to zasługa Nity i Witkowskiego. Myślę, że panowie tutaj odpowiedzą u pana w studiu, dlaczego, dlaczego tak się dzieje, dlaczego takie podwyżki. Prezydent Polski odpowiadał już. Tak? Tak. Odpowiedział, że nie jest, nie to, słuchałem. jest to wina polityki energetycznej prowadzonej przez polski rząd i tego, że wzrosły ceny <grym> za energię. Ale ja przypomnę, i ale ja przypomnę, jest z ale ja przypomnę że Radpec to Radomskie przedsiębiorstwo. A nie, a nie spółka, spółka składu państwa, więc panie ale prezydencie węgiel, dość. Ale węgiel kupuje czy... z dostępnych ogólnie źródeł, a nie z Radomskich. Tak, i ceny My, ceny, węg... ceny węgla wzrosły. Szkoda, że prezydent zapomniał o tym, jak bardzo wzrosła, jak wzrosły im op... wzrosły Radpecowi opłaty za emisję CO 2 bo o tym już panowie zapomnieli. W, w ubiegłym roku Radpec planował wydać na uprawnienia do emisji CO 2 47 milionów złotych. Wydał 60 milionów złotych. Ja zapraszam tutaj na to miejsce pana Nite czy Witkowskiego, którzy pokażą, ile Radpec wydał na uprawnienia CO2, a ile wydał na węgiel. Zapewniam pana, że, że więcej wydaje na uprawnienia do emisji CO2, a przecież bezpieczne ciepło miało być wszystko dostosowane, tych, te opłaty miało być mniejsze. Przecież dwa lata temu, zaledwie dwa lata temu u pana w studiu mówiłem, że program, który miał być do tych kotów, przecież Ratmec zrezygnował. Prezydent miał przedstawić nową nową koncepcję, jak będzie wyglądało. Czyli co, Pana zdaniem radomie. nie jest to uzasadniona podwyżka? Znaczy, my, panie redaktorze, jeżeli radwec ma nie, nie ponosić strat, ta, ta spółka ma wychodzić na zero chociaż, lub yy, minimalnie zarabiać, być może być może są one niezbędne do tego, żeby spółka funkcjonowała i nie przynosiła strat. Ale najpierw trzeba spojrzeć, jak zrobić, żeby spółka nie ponosiła tych strat, chociażby dostosować te kotły, które już ten sens trwa naprawdę długo. No, ja Prezydent chyba w 2016 roku zapewniał, że bezpieczne ciepło będzie w Radomiu i na pewno nie będzie drogie. Co mamy po sześciu latach? Jest przede wszystkim Panie przewodniczący, że to nie jest tylko sytuacja w Radomiu. Wszędzie, w każdym ale oczywiście są podwyżki. Tak, ja tutaj się zgadzam. Podwyżki, jeżeli chodzi o energię, są. Tylko prezydent odpowiada za spółkę RadPEC. Dość przerzucania winy. To oni, to tamci, to nie my. Nie, to jest radomskie przedsiębiorstwo. Jeżeli będzie za chwilę podwyżka biletów, to też będzie wina państwa? Nie, to jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji. Zapewne będzie to tłumaczone tym, że wzrosły ceny paliw. No to jeżeli mamy takiego prezydenta, który rzeczywiście potrafi tylko winę obwiniać o, o sytuację w mieście rządzących, no to, panie prezydencie, może czas spojrzeć, y, spojrzeć w lustro i, i spojrzeć na to, jak ja y, y, dowodzę miastem, czyli jak prowadzę miasto. Panie przewodniczący, temat ulicy Warszawskiej. Mieliśmy już poznać wykonawcę, natomiast zbyt dużo pytań wpłynęło, przez co MZDiK potrzebuje dodatkowego czasu na to, żeby na nie rzetelnie odpowiedzieć. No i mamy poznać według zapowiedzi e, wykonawcę do 30 września. Bądźmy precyzyjni. 300 pytań, bo zbyt dużo to ktoś sobie wyobrazi, że tych pytań było milion, czy, czy, no zależy, czy kilka milionów, to patrzysz, tak? 300 też można powiedzieć. Na pewno było dużo. ich więcej niż aneksów na, na, na Mosirze, tak? 300, 300 pytań. No to akurat dobra, 300 wiadomość. pytań 300 pytań dotyczących przetargu na warszawską. No, prezydent Tyczyński, bo, bo MZDK podlega prezydentowi Tyczyńskiemu pozwolił, czy, do, czy dopuścił do tego, czy, czy zgodził się, być może zarządził, że ten przetarg zostanie. Rozstrzygnięty później, szkoda, bo 76 milionów złotych, które radom ma otrzymać w ramach środków na przebudowę ulicy Warszawskiej z polskiego rządu, 90, 95 milionów na wiadukt. te środki czekają na podjęcie. I oto przecież te inwestycje miały być gotowe. Tam miało być wszystko gotowe. Nikt inny jak tylko prezydent Witkowski razem z prezydentem Tyczyńskim zapowiadali, jesteśmy gotowi i ogłaszamy przetarg. No tak, ale miasto tłumaczy, że wykonawcy chcieli rzetelnie odmówić nie nie wiem, e, czy pan, Nie wiem, czy pan redaktor zauważył. Dzisiaj podczas, dziś, 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 pan, dziś pan podczas programu chyba kilka razy użył miasto tłumaczy. Miasto tłumaczy. Ja mam wrażenie, że Witkowski, Tyczyński i cała, e, cała grupa osób, która dziś rządzi miastem, oni nie robią nic innego jak tylko się tłumaczą to są Pana redaktora Słowa, Miasto tłumaczy, Prezydent tłumaczy, Radpec tłumaczy. Nic nie robią, jak tylko się tłumaczą. Bacie może dość może tłumaczenia się. Również ale miasta. Ja nie mówię, że jest Pan rzecznikiem tutaj, tutaj Prezydenta, tylko Pan rzeczywiście yy, mówi, jak jest. Oni ciągle się tłumaczą. Może dość tłumaczenia, tylko weźcie się za robotę. 300 pytań, 170 osób w MZD Są yy, fachowcy, którzy, którzy potrafią to zrobić. To nie jest tak, że te, te pytania są z kosmosu. Te pytania dotyczą tej inwestycji. Na którą był wybrany wstępny projekt, koncepcja, były badania, i tak dalej. Czyli i miasto, tak dalej. miasto mówi, że potrzebuje na to 2-3 miesiące, to pana zdaniem ile Panie czasu. Panie prezydencie. Ile, w jakim Mosir, czasu można by było na te Panie prezydencie. Odpowiedzieć? Ja odpowiem panu anegdotą, bo Mosir to też e, spółka, którą się interesuje. E, z, anegdota z jednej z komisji pierwszych, jeżeli chodzi o Radomskie Centrum Sportu, mm, tam przedstawiciel Mosiru odpowiedział, my dostajemy tyle pytań z Betonoxu, że nie jesteśmy w stanie na nie, nie nadążamy na nie odpowiadać. Tyle pism dostajemy. I to pokazuje, jak funkcjonuje miasto. Tutaj jest problem z odpowiedziami na pytania w przetargu, tu jest problem z udzieleniem odpowiedzi na pisma wykonawcy, jeżeli chodzi o Radomskie Centrum Sportu. No właśnie, jak już poruszyliśmy temat budowy Radomskiego Centrum Sportu, to jak obecnie wygląda sytuacja z budową stadionu? Niezmiennie. Niezmiennie tak samo. Betonox się stara, potrzebuje kolejnych środków na podpisanie kolejnych aneksów. E, kwota miała być, jeżeli dobrze pamiętam, dyrektor Górski mówił o między 6 a 8 milionów złotych. Mosir posiada w tym momencie. 0 złoty na podpisanie kolejnego aneksu. Myślę, że panowie, jeżeli ten aneks podpisali, bo może w zaciszył gabinetów, podpisali taki aneks, pochwalą się tym i, i prace ruszą. Tak zostało do zakończenia inwestycji wcześniej, październik 102, 4 cztery miesiące, 4,5 cztery, cztery miesiąca. Mam nadzieję, że panowie, panowie zdążą i ten, teren, ten stadion zostanie z dwoma trybunami oddany do użytku. I już na koniec stycznia 2023 obejrzymy Radomiaka przystruga. Hmm. Nowa Lewica z Polska 2050 zgłosiły pomysły, które mają pomóc w funkcjonowaniu miasta, Nowa Lewica proponuje nowe targowiska w każdej dzielnicy i program in vitro e, wpisany w budżet miasta. To Pana zdanie propozycje e, do przyjęcia? E nie znam szczegółów. Mam nadzieję, że Lewica, powie, nowa Lewica czy Lewica, nie wiem, stara nowa. Nowa Lewica, Nowa opisał. Lewica niech będzie. Powie o szczegółach, bo jeżeli każda, każda dzielnica, to ja chciałbym poznać czy rzeczywiście na każdym małym osiedlu, tak? czy to będzie wacen halinów, wośniki, kieszków i tak dalej, i tak dalej. Czy, będą to, czy będzie to jednak kilka kilka dużych targowisk. Jeżeli jest taka potrzeba i będzie miał kto na tych targowiskach sprzedawać? To jest jak najbardziej za, bo wtedy mieszkańcy, chociaż no, nie będzie, nie, nie będą, nie będzie tych korków, tak, słynnych, które, które znamy w czwartek czy, czy w sobotę przy przy, przy radomskim targowisku największym. Na którym, na którym sam robię, na którym sam robię zakupy i o zachęcam wszystkich radom, ale mhm. dokończę. Jeżeli jest taka potrzeba i to rzeczywiście ma pomóc, to jak najbardziej, tylko najpierw sprawdźmy, czy mamy tereny. Czy będzie miał kto na, nich, na tych targowiskach sprzedawać i ile to będzie kosztowało? Tak, kto ma te targowiska prowadzić, kto ma je obsługiwać, i, tak dalej, i tak dalej. Szereg pytań, bo łatwo rzucać dziś yy, takie, takie hasła, tak? Bo ja też mogę zaproponować, że ja proponuję, żeby za chwilę do wszystkich, spod wszystkich szkół odjeżdżały radomski, darmowe autobusy, które będą rozwoziły dzieci po domach, po i co rodzice mają jeździć po nie. Tak tylko trzeba to policzyć, sprawdzić ile to będzie kosztowało. Czy program in vitro poparcie wśród radnych Prawa i Sprawiedliwości? Jeżeli, jeżeli, program, jeżeli ten program jest najważniejszym, jedną z najważniejszych potrzeb dziś dla Radomia i ten program ma rzeczywiście nam pomóc w sytuacji demograficznej, a wiemy, że ona jest bardzo zła, jeżeli chodzi o Radom, wiemy, jak Radom się wyludnia, to ja nie widzę przeciwwskazań. Nie wiem, też to, to jest rzucone hasło. Ja nie znam szczegółów, ile to, ile to ma kosztować i no to kto jest, to będzie to prowadził. Jak, tak? jak tłumaczy nowa lewica, jest to do, do ustalenia. Znaczy, do, do, do ustalenia, tak, do ustalenia, ale to może być z, propagandowe hasło, zrobimy program in vitro, przeznaczamy na to 100 tysięcy zł złotych i na tym skorzysta zaledwie 5 czy 6 par. Tak? Ale nie zamykacie się na to, że znaczy, będziecie niebunie. Panie rektorze, nie było, nie. ja nie chciałbym mówić w liczbie mnogiej. Ja ale tego pan, ja tego. Nie lubię. Ja, nie widzę, ja nie widzę przeszkód, tylko że jeżeli mówimy o programie, to kwestia dostępności. Tak? Bo rzucić hasłowo. Pan, 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 pan pamięta, jak prezydent ogłaszał, ogłaszał programy, chociażby ulgę od podatku od nieruchomości dla. Mieszkańców Radomia. jestem ciekawy, ile, i, którzy przyjmą Ukraińców, jestem ciekawy, ile osób z tego skorzystało, bo takie rzucanie haseł jest bardzo łatwe, ale e, sprawdźmy tak naprawdę, ile to ma kosztować i jak jest z dostępnością poszczególnych programów. I Polska 2050 mobilny przok, to jest pomysł pana zdaniem do realizacji, bo prezydent Radosław mówi, że nie potrzebujemy. Znaczy, jak powiem tak, punkty? jeżeli. Program y, mobilnych przoków ma pomóc. Y, jeżeli chodzi o segregację, a jeżeli chodzi o segregację w radomiu wygląda to po prostu słabo. Bardzo duża ilość y, odpadów, która trafia na składowisko jest niesegregowana. To jestem jak najbardziej za, ale znowu nie wiem ile to będzie kosztowało, nie wiem jak ma to funkcjonować, a kolegom z Polski 2050 najpierw y, życzę i, i tutaj żeby posprzątali radom ze swoich banerów, które się waleją po, po ogrodzeniach. No, być może pomogłyby w tym obijne przodki. Znaczy, no jeżeli ktoś powiesił ten baner, to mógłby go sprzątnąć. Zapraszam kolegów z Polski 2050 na plac Małgorzatki. Tam, tam taki, taki ogryzek wisi. Łukasz Podewski, przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia już jutro.